Zabrze. Zabrze to miasto dla odkrywców. To miasto przecież, w którym gościł w latach 60. pierwszy człowiek w kosmosie, Jurij Gagarin, który chodził ulicami tego miasta bardzo uśmiechnięty i próbował rozmawiać z mieszkańcami. W 1967 roku te Zabrze odwiedza prezydent Francji Charles de Gaulle. W latach 70. także Zabrze odwiedza Fidel Castro, przywódca rewolucji kubańskiej, który otrzymuje tutaj tytuł honorowego górnika. W 1979 roku, dokładnie w kwietniu, na świat przychodzi też dosyć znana osoba. To jest Czesław Mozil. Tak, z historią Zabrza związanych jest wiele dobrze znanych osób. Takich jak Czesław Mozil, wybitny muzyk i kompozytor, wokalista i akordeonista. Prawdziwa osobowość telewizyjna. Krótko mówiąc, człowiek orkiestra. To właśnie tu, w położonym na Górnym Śląsku Zabrzu, urodził się i chował bohater dzisiejszego odcinka, zanim w wieku 5 lat wraz z rodziną nie wyprowadził się do Danii. Ale od początku. Tutaj Szczęść Boże. Tutaj mieszkałem, ale wtedy nie nazywała ulica się Szczęść Boże. Już nie pamiętam jak, ale ten Lombard to jest jakby... Tam mieszkaliśmy, wtedy nie było Lombardu logicznie, a tam na rogu był mięsny, więc było widać, jak tata stał w kolejce po mięso z okna, a kolejka była długa. I no, tam jest kiosk i mama mnie zostawiała w oknie i szła... fajki. A fakt jest taki, że jak się myło okno tutaj w 83-84, mieszkaliśmy na parterze, to dwa dni później można było rysować znowu. No chyba nie było czyste powietrze. Więc to jest moje podwórko. Tutaj stał ojca samochód, złoty Subaru, więc gust po ojcu mam chyba. A tam no, jest boisko, gdzie grałem piłkę nożną i tutaj chyba, dokładnie tutaj jest okno. Toalety. W tym podwórku mieszkałem do 6 roku życia. Tu się bawiłem do 6 roku życia. Matka jest polonistką, uczyła polskiego, jak słychać, z akcentem duńskim, dlatego że wyemigrowaliśmy do Danii, nie do Kanady. Ojciec był księgowym, spotkał Ukrainiec Polkę, marzyli o wyjechaniu i cieszę się, że nie wyemigrowaliśmy do Kanady, tylko do Danii. Bo wtedy mogłem co lato przyjeżdżać bez problemu, odwiedzać rodzinę, ciotki i tym samym sposobem utrzymywać kontakt z Polską. Jestem takim emigrantem, który po prostu miał dobry kontakt z Polską już parę lat po emigracji. Lata, jakie Czesław spędził na emigracji, to dobre usprawiedliwienie, by o dzieje Zabrza zapytać historyka. Piętno II wojny światowej w Zabrzu Zabrzanie odczuwają dopiero w styczniu 1945 roku, kiedy wchodzi tutaj armia radziecka, no i pokazuje, co to jest wojna. Wtedy zaczynają się no, bardzo tragiczne zdarzenia. Wojsko rosyjskie przez ponad pół roku stacjonuje w Zabrzu. Prawem wojennym jakby Zabrze jest pod jurysdykcją armii radzieckiej. Dzieją się same smutne i złe rzeczy. Dopiero w marcu oficjalnie, tak przynajmniej z dokumentów wynika, władza zostaje przekazana nad tym miastem państwu polskiemu. Wraz z przekazaniem Zabrza Polakom powróciła jego dawna nazwa. Mało kto dziś pamięta, że między rokiem 1915 a 1946 to niemieckie wtedy miasto nosiło nazwę Hindenburg. Jak to dom z blachy? To nie mogło się opłacać. Dom z blachy? Bez sensu. Jedyny, pierwszy dom z blachy... Nie wiem, miał być Landsbanz, a wyszło jak zawsze.
w latach 20. planowano utworzyć taką wielką, nowoczesną metropolię. Metropolię, która miała się składać z połączenia trzech ościennych, sąsiednich miast. Zabrze, Gliwice, Bytom miało tworzyć jedno wielkie trójmiasto. Niestety wielki kryzys w Europie, ten kryzys gospodarczy przekreślił te plany. Dziś możemy to tylko oglądać w postaci rysunków zachowanych w archiwum. I czule do niego rzekła, ty jesteś rodem z piekła. Przenosimy się na plac teatralny w Zabrzu. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych w ostatnich latach sporo się tu zmieniło. Kiedyś kasyno do Nezmarka, potem już słynny Teatr Nowy. Moja mama pisała, z tego co pamiętam, mówiła mi, że pisała pracę magisterską na temat jednych z przedstawień Teatru Nowego. Zrobili spektakl dla dzieci na podstawie Bolesława Prusa, Placówki. Chyba tak. Też grałem w tym teatrze, żeby nie było, ale tutaj mamy Wyższą Szkołę Techniczną i sam jestem w szoku. Wydział aktorstwa i reżyserki w Zabrzu, więc cudownie i tam dalej filharmonia. Więc wszystko zebrane w jednym miejscu i tutaj jest tak ładnie, bo to wszystko podobno, ja się nauczyłem to słowo, zostało zrewitalizowane przez środki Unii Europejskiej. Przy okazji wizyty w Teatrze Nowym poprosiliśmy Czesława, aby przypomniał sobie pierwsze występy na scenie. Wymagało to nie lada wysiłku. Do dziś mam problem z pamiętaniem tekstów. To było chyba... Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma kłopot. Ja jestem pan tik-tak, ten zegar to mój znak. Tak, 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 pan tik-tak, ten zegar to mój znak. W tej sali, w Domu Muzyki i Tańca, 11 kwietnia 1979 roku moja matka była na koncercie Andrzeja Rosiewicza i po godzinie wybiegła, wzięła taksówkę i zaczęła mnie rodzić. Urodziłem się 12 kwietnia w Zabrzu 1979 roku. W 1959 roku Dom Muzyki i Tańca został oddany Zabrzanom na święto Barbórki. W 2008 roku ten piękny obiekt, ten statek kosmiczny został zmodernizowany przez środki Unii Europejskiej i wielu innym. Więc w Danii byłem jurorem na konkursach akordeonowych i nawet w Polsce też potem konkursy muzyczne, jakiś kapel, piosenkarek. Gdzie siedzę tutaj, jestem najpiękniejszym, cudowniejszym jurorem w Polsce. Może być mowy o Zabrzu bez wzmianki o górnictwie. Wraz z bohaterem naszego odcinka wybraliśmy się do zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido. Czesław wpadł na szalony pomysł, aby 320 metrów pod ziemią urządzić koncert dla dzieci. Thank you.
mamce dawało popalić. I królewicz nadchodził z oddali i czmoknąć chciał żabkę w łapkę, lecz nie zdążył, bo wpadła w pławkę. I tylko główka została na wierzchu, więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód. I królewna nie żaba w betonie, z królewiczem po kostki już tonie. Nie śmieć się, nie śmieć się, bo na to się podrywa dziewczyna. Lecz królewicz ją mocno przytulił i się razem z betonu odkulił. Lecz królewicz ją mocno przytulił i się razem z betonu odkulił. I wiecie co? Bo moja matka, ona płaciła za lekcję pianina a ja nie ćwiczyłem. Przecież każdy słyszy, że ja nie ćwiczyłem. Dosyć tego siedzenia pod ziemią. Kolejką zmodernizowaną między innymi ze środków unijnych wracamy na powierzchnię. Ostatnimi laty, dzięki wykorzystaniu środków z funduszy unijnych, Zabrze zmienia się w szybkim tempie. Obecnie jedną z większych inwestycji jest modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w całej aglomeracji górnośląskiej. Dzięki temu wzrośnie liczba obsługiwanych pasażerów, skróceniu ulegnie czas przejazdów, a komfort podróży, także dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, znacznie się poprawi. Po wojnie Zabrze utrzymuje ten charakter przemysłowy. Zabrze wciąż się rozwija, ale oprócz tego przemysłu także jest znane z tego, że przecież po 1948 roku jest to kolebka, jest to siedziba znanej drużyny piłkarskiej Górnik Zabrze. Stadion imienia Ernesta Pola w Zabrzu oddano do użytku w 1934 roku. Po wielu latach eksploatacji zdecydowano o jego wyburzeniu i zastąpieniu go nowym obiektem sportowym spełniającym najwyższe wymagania Federacji UEFA. Jedynym, co łączyć będzie dawny stadion z nowym, jest płyta boiska. W tę inwestycję Unia Europejska również dorzuciła przysłowiowe 3 grosze. Ach te muchy, ach te muchy, wykonują dziwne ruchy. Generalnie myślę, że ta cała emigracja, to, że rodzice mnie wychowali na podwórku, że byłem na podwórku z różnymi narodowościami, a rodzice zawsze mnie uczyli, że nie różnimy się od innych. I to, że Dania jest takim multikulturalnym, multikulti krajem, spowodowało chyba, że nie wiem, to mam dystans, ale też potrafię się skleić w każdą atmosferę i przebywać chyba z każdymi ludźmi. Taką mam nadzieję, ale generalnie... Nie lubię, jak my dzielimy się w różnych kategoriach, nie tylko muzycznie, ale też kulturalnie, też artystycznie, też politycznie. Sądzę, że jest miejsce dla każdego, byle to było rozsądne. Ej, muszki panie, muszki panowie, nikt się już żołać nigdy nie dowie. Wprost ze stadionu przenosimy się do kina Roma, które zapisało się w pamięci małego Czesława. Chcecie wiedzieć dlaczego? Zaraz wam o tym opowiem. Odprawcie swoje figle. Jesteśmy w kino Roma. Ja mieszkałem na drugiej stronie ulicy, a kino Roma jest najstarsze kino na Śląsku. W 1912 roku zostało otwarte. Wtedy nazywało się kino Lichtspielhaus. Teraz nazywa się kino Roma. I tutaj właśnie byłem oglądać pana Kleksa. Zanim wyemigrowałem, po panie Kleksie miało się koszmary. Ale fakt jest taki, że tu oglądałem też E.T. i to muszę powiedzieć, mamusiu, mówię to szczerze, to dziś nie lubię siadłego mleka. To nie jest dobrze pedagogicznie prosić swojego synka, żeby wydul dał całą szklankę siadłego mleka. Wtedy pozwoli pójść Jackiem, który mieszkał na górze, żeby zobaczyć E.T. Więc ja wydoldałem to siadłe mleko i potem przez cały film oglądałem E.T. i mi się... Nie lubię siadłego mleka.
Tak jest, Staszku. Czekam. Spotkaliśmy się z Czesławem i poznaliśmy się w zabrzańskiej knajpie Brama. I prosiłam go wtedy, żeby wziął udział w festiwalu Inni Nie Inni, który organizowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. I to był festiwal poświęcony osobom z upośledzeniem umysłowym. W festiwalu oprócz Czesława wziął udział zespół Me, Myself and I i przyszło 400 osób i były to przede wszystkim rodziny z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami. I tak zaczęła się nasza współpraca. Zajęcia, w których przed chwilą braliśmy razem udział, to są zajęcia logopedyczne, zajęcia, które mają na celu stymulowanie no nie tyle mowy, o ile holistycznie komunikacji dzieci, dzieci niemówiących. Program, w oparciu o który pracujemy na zajęciach, to są takie autorskie zabawy z ciocią Gugu Hoplą. I te zabawy łączą wokalizację, czyli prowokowanie do wydawania pierwszych dźwięków, z zabawą i z ruchem. Historię każdego miasta tworzą jego ludzie, jego mieszkańcy. I dla mnie, dla historyka, zawsze najciekawsze są te historie z ludzką twarzą. I każdy z nas ma taką historię. Sam bym mógł Państwu kilka takich historii opowiedzieć, ale myślę, że może ta jest ciekawa. Kiedy odrabiałem wojsko w szpitalu klinicznym, w latach 80. do tego szpitala przyjechał generał Wojciech Jaruzelski. No i ja w tym czasie pracowałem na bloku operacyjnym. I kiedy Wojciech Jaruzelski był już w szpitalu, ja się troszeczkę spóźniłem w miejsce, w którym on miał się pojawić, gdzie ludzie już odpowiednio byli poustawiani w odpowiednich miejscach, każdy stał. Stanąłem sam, samotnie w jednym miejscu, przyglądając się całej sytuacji. No i nagle wchodzi generał Jaruzelski z obstawą, rozgląda się, tam stoi dyrektor chyba szpitala, wszystkie najważniejsze osoby. No i tak Wojciech Jaruzelski no, ma przez chwilę moment takiego zawahania, no, nie wie do kogo ma podejść, nikt mu nie podpowiada, więc wybiera moją osobę, podchodzi do mojej osoby, oczywiście zawsze wyprostowany, to jego przeciemnione okulary, podaje mi rękę, no i się witamy się. Ja oczywiście cały zestresowany, on chyba też, nie wiemy kiedy mamy się przestać witać, to trwa jakąś taką dłuższą chwilę. No widocznie ktoś wtedy podchodzi, mówi Wojciechowi Jaruzelskiemu, że chyba nie wiadomo co to za osoba, rektor stoi chyba po boku, no i wtedy przechodzi generał Jaruzelski, żeby tam się z innymi przywitać. Oczywiście to poszło w mediach, ale napisali, że generał Wojciech Jaruzelski spotkał się z przedstawicielem studentów medycyny. Prawda jest taka, że dziadek, ojciec mojej matki, umarł po II wojnie światowej, zginął w wypadku, więc babcia spotkała drugiego męża i go spotkała w Danii, bo odwiedzała swoje przyjaciółki. Więc babcia nasza, moja babcia, była osobą kontaktową i nie wiem przez jaki cud, ale pozwolono nam wyjechać razem jako rodzina. Ja byłem wpisany w paszport matki, co nie było w ogóle łatwe. Wyjechaliśmy samochodem razem, promem do Danii z myślą o tym, że rodzice już myśleli, że zostaną. Więc zostali, ale podziwiam ich za tą odwagę, bo matka miała po 40 i zostawili wszystko, a nie wiedzieli, co ich czeka. Prawda jest taka, że zapłacili dużą cenę za emigrację. Znowu mi i mojej siostrze może ta Dania dała inne możliwości. Akcent i może jakiś dystans do nawet do takiego szalego, pięknego Zabrza. Dzięki, ja was będę żegnał, rzadko żegnam po duńsku. Tutaj wypada Herregotteling, tak for die Summe. A czy wy jesteście dumni ze swojej miejscowości? Czekamy na filmiki prezentujące wasze małe ojczyzny. Do zwycięzców konkursu przyjedziemy z kamerami i wybraną gwiazdą, by nakręcić finałowy odcinek programu. Szczegóły pod adresem facebook.com/szlakiemgwiazd.